Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Przychodzę do was dzisiaj z ulubieńcami czerwca. Dawno nie nagrywałam takiego filmiku i powinnam właściwie nakręcić ulubieńców ostatnich miesięcy, natomiast było tego tyle, że myślę, że zanudziłabym was na śmierć. I postaram się na bieżąco robić to, co powinnam, czyli ulubieńców czerwca. Mamy dzisiaj 2 lipca, dlatego zaczynamy. Zacznę od kolorówki, ponieważ jest jej dosyć mało. Jak wiecie, ja nie używam podkładu, natomiast kiedy muszę gdzieś wyjść, pokazać się ludziom albo iść na zdjęcia, to używam wtedy kremu tonującego. Zrezygnowałam z podkładu całkowicie, ponieważ nie mam jakichś wielkich problemów skórnych. Po co mam tą skórę w lecie dodatkowo zapychać? Wystarczy mi krem i puder ewentualnie. Natomiast podkład odłożyłam. Ale cały czas używam mojego Tinted Moisturizer z Wet n Wild. Kupiłam go bodajże za 5 zł na Patalu. Sprawdziłam później, daty ważności były jeszcze dobre, także cały czas właściwie jest do użytku, ponieważ ma 18 miesięcy od momentu otwarcia. Ja go mam jakieś pół roku może. Strasznie lubię ten produkt, jest bardzo, bardzo lekki. Mimo tego, że aplikuję go beauty blenderem i właściwie on cały znika po nałożeniu go beauty blenderem, to jednak jest taka warstwa, która wyrównuje kolory z mojej skóry. Bardzo mi się podoba ten efekt. W ogóle nie widać, że ona budzi podkład, a jest bardzo ładnie wyrównany koloryt. Mam kilka przebarwień, już mniej, ale jednak jeszcze troszeczkę jest. Dlatego takie coś mi się bardzo dobrze sprawdza. No i później używam bardziej kryjącego pudru do tego i to mi wystarcza. Nie muszę używać jakiegoś podkładu, żeby mnie zapchał. To tak, następna rzecz to jest cień do powiek. Mój makijaż ostatnim czasem jest bardzo nudny, właściwie zawsze wygląda tak samo. I w większości używam cienia firmy MAC w kolorze Shroom. Jest to taki złoty, delikatny złoty, perłowy chyba to jest wykończenie bodajże. Nie, satynowe. W każdym razie strasznie go lubię, jest przepiękny jako rozświetlenie wewnętrznego kącika i łuku brwiowego. Natomiast do tego celu wolę używać jednak z cienia Wet n Wild, a ten używać na całą powiekę. Przepięknie wyciąga oko, powiększa je, sprawia, że nasze spojrzenie jest takie świeże. Bardzo, ale to bardzo lubię ten cień i myślę, że jak mi się kiedyś skończy, chociaż nie zapowiada się na razie na to, to kupię sobie po prostu ten kolor jeszcze raz. Raz na jakieś 2 lata można wydać więcej kasy na coś, co się sprawdza tak rewelacyjnie. Kolejna rzecz to kredka do oczu. Jak wiecie, ja staram się nie używać kredki do oczu na linię wodną, natomiast na dolną powiekę bardzo lubię użyć kredki. W większości jest to brązowa kredka, ale niestety moja ostatnia mi się skończyła i przerzuciłam się troszeczkę na fiolety. I tutaj u mnie sprawdza się bardzo dobrze kredka Avon Super Shock w kolorze Plumful. Jest to przepiękny, przepiękny fioletowy. Każdą kredkę na dolnej powiece zawsze przypudrowuję cieniem, nakładam na nią cień, ponieważ wtedy kolor jest o wiele trwalszy, kredka mi się trzyma od rana do wieczora, utrzymuje. Od rana do wieczora nic nie schodzi, nic nie muszę poprawiać, wtedy jestem bardzo zadowolona. Natomiast te kredki z Avonu i tak słyną ze swojej ogromnej trwałości. Dlatego nałożenie na niedodatkowej warstwie cienia już w ogóle sprawia, że są nieścieralne. Póki jesteśmy przy kredkach, to pokażę wam kredkę z Peggy Sage. Dwukolorowa, to jest kolor pomarańczowy, tutaj jest taki delikatny różowy i skupię się na tym różowym. Ta kredka jest, nie wiem czy ona jest wodoodporna czy nie, natomiast jest praktycznie nieśmiertelna na oku. Kolor prezentuje się w ten sposób. Jak widzicie, to jest taki łososiowo-różowo-perłowy kolor. Bardzo dobrze sprawdza się w wewnętrznym kąciku i pod łuk brwiowy. Kiedy idę na basen i wiem, że będę się kąpać, nie robię praktycznie makijażu, ale zawsze będę mieć rozświetlone oko i wtedy używam właśnie tej kredki do wewnętrznego kącika i pod łuk brwiowy i właściwie po całodziennych kąpielach i tak dalej ta kredka jest na tym oku i to oko jest dalej rozświetlone, dlatego polubiłam się z tą kredką. Dawno ją zapomniałam już, że ją w ogóle mam, nie używałam jej i teraz do niej wróciłam, jestem z niej bardzo zadowolona. Kolejna rzecz to tusz do rzęs. Co prawda już mi się praktycznie kończy, ale jest to Lash Stiletto z Maybelline. Na początku nie cierpiałam tego tuszu, ponieważ stwierdziłam, że strasznie mi skleja rzęsy, w ogóle jest tandetna szczoteczka i masakra, ogólnie nie lubiłam go. Natomiast kiedy
troszeczkę przyschnął. Stał się moim ulubionym tuszem i będę szukać go jeszcze raz, żeby go kupić ponownie. Szczoteczka wygląda w ten sposób. Jest bardzo cienka, można nią rewelacyjnie wytuszować nawet najmniejsze rzęsy w wewnętrznym kąciku oka. Przepięknie, ale to przepięknie wydłuża rzęsy, bardzo ładnie je rozdziela, naprawdę jestem z niej bardzo zadowolona. Dostałam ją kiedyś w paczce i teraz nie wiem, czy od Eli, czy od Natalki, sorry dziewczyny, ale w każdym razie dziękuję za tą maskarę, jest fenomenalna jak dla mnie. Uwielbiam po prostu i będę jej szukać jeszcze raz. Rzadko zdarza się tak, żeby była taka maskara, która aż tak mnie zachwyci, żebym kupowała ją drugi raz. Natomiast zdarzyła się taka z Oriflame kiedyś, którą chyba ze 3 albo 4 razy kupiłam tą samą. Natomiast jeszcze chyba Rimmel Sexy Curves, natomiast tą też praktycznie będę chciała kupić drugi raz, ponieważ jest fenomenalna. Jak już jesteśmy przy maskaropodobnych produktach, to pokażę Wam żel do stylizacji brwi z Vibo. Ja póki Vibo tak naprawdę, szczerze Wam powiem, omijam z daleka, jedynie czasami sięgnę tam po jakiś lakier do paznokci, jeśli mi się strasznie kolor spodoba. Natomiast kosmetyki omijam z daleka, nie wiem dlaczego, jakoś mam takie troszeczkę uprzedzenie tych kosmetyków. Miałam kilka razy parę produktów, nie spodobały mi się, dlatego stwierdziłam, że wolę zaoszczędzić i wydać troszeczkę więcej na coś innego lub poszukać gdzieś indziej w internecie czegoś fajnego, niż kupować w półce Vibo. Nie ma też tam takich produktów, które by mnie zachwyciły jakoś rewelacyjnie, ale skończył mi się mój korektor do brwi z Elfa, który dostałam od Paulinki i potrzebowałam czegoś na gwałt, a że korektor z Deli strasznie, ale to strasznie podrożał, teraz kosztuje praktycznie ponad 20 zł u mnie w Rossmanie, chyba 22 zł, także ja uważam, że to jest ogromna cena jak na taki produkt, który kiedyś kosztował 8 zł. Niestety dziewczyny z YouTube'a zrobiły mu zbyt dużą reklamę prawdopodobnie i producent się zorientował. Natomiast za 8 zł można dostać teraz żel do stylizacji brwi właśnie z Vibo. I powiem Wam, że jest to produkt, który w 100% mnie satysfakcjonuje. Bardzo dobrze utrwala brwi. Nie są sztywne, ale utrzymują ten kształt, który mi nadamy rano do samego wieczora. Są przyciemnione, uczesane. Bardzo polubiłam ten produkt i na pewno kupię sobie go jeszcze raz przed wyjazdem, ponieważ jak Wam powiedziałam, albo nie, jeszcze Wam nie powiedziałam, wyjeżdżam jako au pair do Manchesteru na rok i dlatego będę chciała go wziąć ze sobą, gdyż nie wiem, co w Anglii może być w takiej cenie tak fajnego, więc wezmę go na pewno ze sobą. Kolejna rzecz, ostatnia właściwie z kolorówki, to jest cień do powiek i to nie będzie żadną nowością dla Was. Wybaczcie, ale ta paletka jest tak usyfiona, bo spadła mi kilka razy i całe cienie mi się pokruszyły, no ale dobra, mniejsza o to. Na pewno ten cień do powiek to jest Sarzama? Ała? Nie, jest to Nanda De Vie z Steely. Używam ją cały czas na dolną powiekę do zaznaczenia zagięcia łuku brwiowego, nie łuku brwiowego, matko, do załamania powieki. A praktycznie z użycia w ogóle po niej nie widać, jedynie leciutkie zagłębienie z boku, że tam cały czas malutki cienki pędzelek wkładam do tego cienia, żeby nanieść na dolną powiekę ten cień. Jest fenomenalny ten cień, na pewno go biorę ze sobą. W ogóle mam taki straszny dylemat, co ze sobą zabrać. Dziewczyny, jeśli którakolwiek z Was była operką albo macie jakieś propozycje, co zabrać, co lepiej kupić sobie na miejscu, napiszcie mi w komentarzach, byłabym Wam bardzo wdzięczna. Ułatwi mi to na pewno sprawę przy pakowaniu swojej walizki na wyjazd. No i póki jesteśmy przy tej palecie, to ten róż do policzków na pewno jest moim ulubieńcem. Jak widzicie, to jest jeden z nielicznych produktów z kolorówki, który dotykał mnie dna, co oznacza, że na pewno używam go regularnie i namiętnie. Muszę sobie dokupić pewnie jeszcze raz ten kolor. Przejdźmy może do pielęgnacji. Moje włosy. Jak widzicie, zapuszczam włosy. Mam je właśnie umyte, naniesione na nie piankę, jedwab, wszystko, po prostu mam taki burz, jak się rano budzę, są strasznie, strasznie przesuszone moje włosy. Już zmieniłam szampon, odżywkę, zobaczymy, czy to coś pomoże. Natomiast na co dzień bardzo dobrze sprawdza mi się... sorry za Facebooka. Sprawdza mi się krem wygładzający z garniera.
Jest to seria niedostępna w Polsce, ponieważ to jest 98% naturalnych składników. Nie widziałam tego nigdzie w Polsce, mam go z wymianki. Bardzo fajnie mi się sprawdza, świetnie wygładza moje włosy, nie sklejając i nie obciążając. I oczywiście, jeżeli nałożę tego więcej, to te moje włosy stają się takie troszeczkę obciążone. Natomiast trzeba nauczyć się pracować z tym produktem. Nakładam go wieczorem na mokre włosy, ponieważ ja włosy myję codziennie, gdyż nie umyję ich jeden wieczór i rano mam okropne te włosy, muszę je umyć jeszcze raz. Nakładam je na mokre włosy, rano budzę się z troszeczkę mniejszym buszem, natomiast jak już je przeczeszę rano te włosy, znowu nakładam tego kremu i wtedy te włosy w miarę jakoś tam się układają. Staram się jak najmniej nakładać tego, jak idzie na tą moją grzywkę, czy na te włosy z przodu głowy. Przy twarzy, żeby ich nie obciążyć, nie przytłuścić, nie wyglądały jak były takie od smalcu. Dlatego ostrożnie z tym kosmetykiem. I z włosów to było na tyle praktycznie. Teraz kupiłam sobie jedwab z chi i jedwab z biosilku z nową formułą i prawdopodobnie zrobię wam porównanie wszystkich jedwabi, które używałam. Bo jest to ciekawa sprawa. Jeden działa lepiej, drugi gorzej, a praktycznie skład mają ten sam, bo ostatnio siedziałam z pudełkami i porównywałam to. Ale nie obiecuję, natomiast postaram się. Jako, że mamy lato, jeszcze właściwie przed rozpoczęciem lata, w maj, czerwiec, początek, była brzydka pogoda. A trzeba było zacząć chodzić w shortach, ponieważ właściwie było gorąco, ale słońca nie było. I stwierdziłam, że trzeba nogi potraktować samoopalaczem. Przynajmniej te nogi. Dlatego z wymianki dostałam i render ma program samopalający mus nawilżający. Byłam uprzedzona do niego, ponieważ jak wiecie, forma musu to nie jest ostatecznie najlepsza forma dla samoopalacza. Coś mi wpadło do oka, sorry. Natomiast przekonałam się do niego, daje śliczny odcień brązowej skóry. Zostawia plamy, jeżeli źle nałożymy i to na pewno. Nie ma chyba takiego samoopalacza, który nie zostawiałby plam czy smug. To po prostu wszystko zależy od aplikacji. Natomiast jeżeli dobrze go zaaplikujemy, bardzo ładnie wtapia się w skórę. Szybko wysycha, ponieważ ma tę formę pianki. Ja wam pokażę może, jak on ma formę. Najwyżej będę miała plamę, trudno. Tak on wygląda, naprawdę rozsmarowuje się bardzo, bardzo dobrze. Jest bardzo wydajny. Widzicie, robi się z tego, bąbelki się robią. Rozsmarowujemy, bardzo, bardzo fajnie się rozsmarowuje. Zaraz będę musiała zmyć, bo mi zostaną plamy, no ale dobra. W każdym razie polecam go. Czy on jest nawilżający? Nie wiem. Jest napisane, że jest to też do twarzy i ciała. Natomiast na twarz bałabym się go zaaplikować, jak każdego samoopalacza. Natomiast na ciało go bardzo polecam. Nawilżenie skóry. Masełko z Hawaiian Tropic Lim Colada, bodajże się tak nazywa. Zapach jest przepiękny. Jest to kokos z limonką. No po prostu cudowny, orzeźwiający i nakładanie go wieczorem na swoje ciało to jest czysta przyjemność. Jako, że zaczęły się wakacje, trzeba się pokazywać w strojach kąpielowych i tak dalej, walczymy z celulitem jeszcze bardziej niż w zimie. I ja ten mam swój niezawodny L'Oreal Perfect Slim Pro. Nie wiem, czy on jest dostępny w Polsce, ja go mam z Niemiec, zapasową buteleczkę mam bodajże z Anglii. Ale to jest po prostu fenomen, wieczorem nałożycie, wymasujecie i rano praktycznie nie macie celulitu. Natomiast to wiadomo, nie jest efekt trwały, ale mniej więcej tak on działa. Uwielbiam to, uwielbiam i będę płakać, jeżeli mi się skończy. Natomiast tu mi jeszcze zostało mniej więcej tyle produktu i całe opakowanie mam w zapasie, także mam nadzieję, że jeszcze mi na jakiś czas wystarczy. Ma świetną konsystencję żelu, jest bardzo, ale to bardzo wydajny, ślicznie pachnie. Konsystencja jest taka. Ja wam kiedyś pokazywałam, jak on mniej więcej działa na skórze, ale pokażę wam jeszcze raz. Jak widzicie, ma ten masażer tutaj złożony z trójkącików i kiedy skóra dostaje się do niego, widzimy, że on automatycznie działa, ponieważ tą skórę wciąga pod siebie tak jakby i rozbija te grudki celulitu. Widać, że on jest lepszy niż nie jeden taki inny masażer. Strasznie się motam i głupio mówię, no ale trudno. Jeżeli chodzi o demakijaż, to moim ulubieńcem na pewno w tym miesiącu jest taki flosslek, mleczko do demakijażu do skóry wrażliwej. Ja nie cierpię płynów dwufazowych, dla mnie to jest największa kara, kiedy muszę użyć płynu dwufazowego, nie cierpię mieć tłustej skóry naokoło oczu. Nie wiem, używanie dla mnie płynów dwufazowych jest katorgą, żadnego dobrego toniku nie znalazłam. Natomiast mleczko
Odłożyłam moje mleczko z The Body Shop na właśnie rzecz testów tego mleczka i jestem nim totalnie oczarowana. Pokochałam ten produkt. Jest świetny. Rewelacyjnie zmywa makijaż, w ogóle mnie nie podrażnia. Ślicznie pachnie, jest wydajny. Konsystencja jest bardzo, bardzo lekka. Nawilża naszą skórę i nie zostawia tłustego filmu. Co jest dla mnie fenomenem, jeżeli chodzi w tej dziedzinie produktów. Bardzo Wam go polecam. Jest to seria hypoalergiczna. I ma tutaj aktywny kompleks roślinny wzmacniający funkcje ochronne skóry. Także, także to jest flosslek. I póki jesteśmy przy flosslaku, jak wiecie, każdy z nas na pewno czasem się przypali na słoneczku, a że ostatnimi czasy jest ono bardzo, bardzo intensywne, to ja też nie uniknęłam poparzeń słonecznych i od bólu i swędzenia uratował mnie też flosslek Sunker Emulsja Kojąca po opalaniu. Intensywnie i długotrwale nawilża. Jest tutaj masło shea, pantenol, allantoina. Każdy balsam po opalaniu ma za zadanie chłodzić, zmniejszać zaczerwienienie, łagodzić podrażnienie skóry i tak dalej. I to w 100% sprawdza, a do tego przepięknie pachnie. Ja bardzo lubię słodkie zapachy, a ten pachnie jak guma balonowa. Także zapach jest dodatkowym tutaj plusem dla tego produktu. No ale uratował mi już tyłek w dosłownym tego słowa znaczeniu nieraz. I jeżeli idzie o ulubiony zapach na okres letni, to jest Playboy Tate Lovely, czyli ten najjaśniejszy, biały tak zwany. Mam go w postaci mgiełki, mgiełkę noszę wszędzie ze sobą, tym się spryskuję przed wyjściem z domu, natomiast mgiełkę mam zawsze przy sobie. Świetny zapach dla mnie, bardzo słodki, orzeźwiający na lato, polecam. I to chyba tyle z moich ulubieńców. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i że tym razem nie będzie hejtowania pod filmikiem, że jakieś recenzje albo takie inne hejterskie odzywki. Tak jak Wam powiedziałam, musiałam nadrobić zaległości w recenzjach, a teraz już staram się na bieżąco wrócić do Was i wgrywać filmiki, o które mnie prosiliście. Nagrałam filmik z moją dietą, tak nazwijmy to ten filmik. Natomiast nie jestem przekonana, czy go na pewno wstawić. Wydaje mi się, że jest chyba zbyt osobisty. Będę nad tym myślała, natomiast nie jestem przekonana. Może nagram go jeszcze raz troszeczkę w innej formie, ponieważ no, wydaje mi się, że niektórzy mogliby mnie zhejtować za to, że zrobiłam spowiedź praktycznie w filmiku, a nie nagrałam stricte porady. No, a właściwie porad nie nagram, bo nie da się odchudzać poradami. Jedynie mogę Wam podpowiedzieć niektóre rzeczy, ale to i tak nie jest to samo, co wpadnięcie na własne pomysły i tak dalej. Dobra, żegnam się z Wami na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się, pa, pa!